Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam raz jeszcze. I tutaj tak kilka słów właśnie odnośnie wpisu pana Marcina Wieliczko, który się tutaj strasznie na mnie rozsierścił. Odnośnie koncepcji, jaką żeśmy sobie wcześniej przedstawiali, że nie było czegoś takiego jak niezależne kościoły, gdzie każdy sobie rzepkę skrobał, prawda, tak jak tu nam próbują wciskać protestanci, i jasno, że sobie pokazaliśmy w dziejach apostolskich, że te kościoły były podporządkowane władzy. Prawda? No i pan Marcin tutaj też się tutaj tak rozpisał. Pana perfidia i zakłamanie jest ohydne. Dzieje 15-16 mówi o czym? O zarządzaniu wysłanym listem do Antiochii wydanym przez papieża czy apostołów? Przez Piotra i apostołów. Przez apostołów i starszych. I gdzie i kto podjął decyzję? W Jerozolimie, a kto podjął decyzję? Apostołowie i starsi. Pan brniesz w kłamstwa i gnój coraz bardziej, w którym pan tkwi. Proszę go wykazać, panie Marcinie, proszę wykazać, że pierwotne kościoły były niezależne i nie były podporządkowane żadnemu zwierzchnictwu. I dalej pan pisze. Upaja się pan z samym sobą i napina się przed kamerą jak goryl, który wypina klatę. Tych debilizmów, co pan głosi, to nie da się traktować na poważnie. Indolencja, jaka się pan wykazuje, i naginanie faktów świadczy o celu, w jakim pan nagrywa swoje seanse. Promowanie własnej osoby i głoszenie kłamstw na temat sukcesji apostolskiej w rozumieniu rzymskokatolickim. Proszę pokazać sukcesję apostolską w rozumieniu pańskiej sekty, panie Marcinie. Mającym na celu oczernianie ludzi wierzących ewangelicznie. Nie ma ludzi wierzących ewangelicznie poza rzymskimi katolikami. Te pana kłamstwa i oszczerstwa jako same mnie nie ruszają, ale zastanawia mnie fakt, jak można być takim obślizgłym człowiekiem jak pan. To się w głowie nie mieści. Więc panie, tutaj pan Rafał wyrzucił już swoje wpisy, ale to było w odniesieniu do wpisu pana Rafała, który mówił, że wszystkie kościoły były niezależne. Więc i teraz pan mnie tutaj zarzuca kłamstwa, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie był problem, panie Marcinie? Problem był w Antiochii, tak? Problem był w Judei. Paweł i Barnaba mieli problem w Judei, tak? 15. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni, tak? Gdzie to było? No to było w Antiochii. Więc w kościele antiocheńskim Paweł i z Barnabą mierzyli się z judaizującymi z Judei, prawda, i mieli spór. Dlaczego więc, jeżeli kościoły, panie Marcinie, były niezależne, nie były nikomu poddane, dlaczego Paweł i Barnaba nie zostawiają tego sporu do rozwiązania na własną rękę kościołowi w Antiochii, tylko udają się do innego kościoła, który też powinien być niezależny, do Jerozolimy? Fakt, nie idą do Rzymu, bo jeszcze apostołowie, Piotr i apostołowie urzędowali w Jerozolimie, prawda? I tu nie chodzi o to, czy to była Rzym czy Jerozolima, panie Marcinie, tylko chodzi generalnie o wykazanie, że już od pierwszych wieków, od pierwszych, nawet nie wieków, od pierwszych lat po powstaniu Kościoła, po śmierci Chrystusa, wszystkie kościoły były podporządkowane wytycznym jednego organu, jakim były, prawda, apostołowie i starsi, prawda? Więc to, co pisze pan Rafał i to, co wy chcecie na siłę forsować, że posługując się przykładem z Apokalipsy, że jest 7 kościołów i każdy sobie rzepkę skrobie, jest kłamstwem i o tym mówiłem, jest fałszem i posługuje się 15 rozdziałem, że jest problem. I teraz tu jeszcze raz sobie pokażę, panie Marcinie. Problem jest w Antiochii, więc proszę tutaj uważnie śledzić, dlaczego Paweł i Barnaba nie zostawiają tego problemu z obrzezaniem lokalnemu, niezależnemu kościołowi w Antiochii. Dlaczego idzie do Jerozolimy?
Przecież są niezależne kościoły, tak? Więc każdy sobie powinien rzepkę skrobać. Dlaczego Paweł z Barnabą nie zostawiają tej kwestii, powiedzmy, przełożonym, starszym tego zboru w Antiochii, tylko udają się do Jerozolimy? Pytanie pierwsze. Zbiera się kościół i teraz tutaj pytanie, proszę mi odpowiedzieć na to, 15:6-7. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. O jakim wyborze spośród was mówi święty Piotr? Przecież mówi to w obecności apostołów, którzy, tak jak i on, zostali wybrani pójść za mną, prawda, przez Jezusa nad Jeziorem Galilejskim. A tutaj święty Piotr wstaje i mówi, wiecie, bracia, że Bóg mnie wybrał spośród was, czyli też i spośród apostołów. On nie mówi tego do starszych, jako jedyny apostoł wybrany przez Chrystusa, no wtedy to by można było zrozumieć, tak? Że są starsi, których Chrystus nie powołał i Piotr jako ten, którego Chrystus powołał, mówi, że mnie wybrał Pan. Ale on to mówi w obecności pozostałych apostołów. I mówi, wiecie dobrze, czyli apostołowie też dobrze wiedzieli, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was. O jakim wyborze mówi spośród apostołów? Proszę mi tu, panie Marcinie, powiedzieć. Już tu jest wskazanie na to, iż Piotr ma pewien przywilej pierwszeństwa, pewne szczególne wybranie spośród 12, prawda? Więc to jest drugie pytanie, prawda? Pierwsze pytanie, panie Marcinie, dlaczego, i reszta protestantów, dlaczego kościół problem w Antiochii został rozwiązywany w innym kościele w Jerozolimie, prawda? Następnie rozważają sobie następne pytanie, o jakim wyborze Piotr mówi wobec apostołów, że został wybrany. I teraz mówi, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne, czyli jest Duch Święty i my. Sprawdza się tutaj to, co mówi Chrystus do apostołów, że Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy. Prawda? I teraz tak. Wysłańcy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud oddali list. Czyli jeszcze raz, list powstał napisany właśnie przez apostołów i starszych na Soborze Jerozolimskim, czyli w jednym miejscu. Zostaje do Antiochii przysłany i gdy go przeczytali, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. Więc dlaczego kościół w Antiochii cieszył się jakimś listem z Jerozolimy, skoro kościoły są niezależne, prawda? Próbujecie tu bronić niezależności kościołów, że nie były podporządkowane, a ja się posłużyłem tym tekstem i teraz jeszcze raz, panie Marcinie, tutaj mówię, kto jest fałszuje? To pan próbuje fałszować i wciskać, żeby dalej ludziom gnioty, że wszystkie kościoły były niezależne. Więc ja panu pokazuję. Problem w jednym kościele udaje się na Sobór Jerozolimski, do innego kościoła. Apostołowie i starsi, spośród których Piotr mówi, że jest wybrany, dają odpowiedź. I teraz w 16 rozdziale pan ma. Kiedy przechodzili Paweł z Sylasem, kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. A więc co? Nakazywali innym, niezależnym kościołom przestrzegać coś, co sobie ustanowił jeden kościół w Jerozolimie, tak? Co sobie ustanowili apostołowie i starsi w Jerozolimie, tak? Więc widzisz pan, panie Marcinie, że to pan tutaj kompletnie nie rozumie, o co chodzi. Pan kompletnie nie rozumie przesłania Słowa Bożego, a tutaj mnie zarzuca wielkie gnioty i tak dalej. To pan ciśniesz gnioty. Proszę mi udowodnić na podstawie Słowa Bożego, że wszystkie kościoły sobie skrobały rzepkę według swoich widzimisię. Otóż tu panu pokazuję, że nie. I tak było i tak jest. Jeżeli jest jakiś problem w kościele lokalnym i to jest normalne,
prawda, kościoły lokalne, kościoły w Chicago, w Sandomierzu, w Kielcach, kościoły, czyli diecezje dzisiejsze, jeśli mają większy spór, udają się z pytaniami o rozstrzygnięcie gdzie? Do Watykanu, do tam są różne kongregacje, w zależności od tego, czego tyczy się problem, zostaje rozstrzygnięte przez kongregację. Tak, jeżeli chodzi o usunięcie księdza, prawda, to ten problem rozstrzyguje nie biskup, tylko dyspensa i przeniesienie księdza do stanu kapłańskiego oficjalnie zostaje podjęta w Watykanie. Tak samo rozwody, znaczy tak, unieważnienie małżeństwa. Jeżeli biskup nie jest w stanie udzielić unieważnienia, może nastąpić odwołanie do Watykanu, stąd wtedy Watykan przejmuje pałeczkę. I tego typu spory inne właśnie udaje się do Watykanu i tam z Watykanu przychodzi ostateczne rozstrzygnięcie. Nie ma wyższej instancji do odniesienia, jaką jest właśnie apostołowie i starsi. Prawda? Czyli no powiedzmy sobie dzisiaj skrótowo Watykan ze swoimi kongregacjami. Więc był ten problem 2000 lat temu. Paweł z Barnabą udają się do, powiedzmy sobie po dzisiejszemu, do Watykanu i tam jest zwoływany sobór, padają ustalenia, które są nakazywane poszczególnym kościołom, by były przestrzegane. Więc można tu mówić, panie Marcinie, o tym, że kościoły były sobie takie wolne ptaki, każdy tą wolność tą w swoim domku. Więc zanim pan mnie zacznie tutaj ubliżać i zarzucać kłamstwo, to proszę się najpierw posłuchać, bo ja panu napisałem tam pod pierwszym, że pan nic nie rozumie, nie umie czytać i słuchać, więc właśnie pokazuję panu jeszcze raz, że pan nie umie czytać, nie umie słuchać, bo po to się odnosiłem do 15 i 16 rozdziału, żeby pokazać, że te wszystkie lokalne kościoły były podporządkowane jednym wytycznym i z tego się rodzi pytanie, które zadam po raz enty. Kogo słuchacie w waszych sektach? Są sekty zielonoświątkowe, baptystyczne, luterańskie, takie, siakie i owakie. Prawda, wy na siłę próbujecie wciskać, że każda sobie tam wspólnota rzepkę skrobie, bo tak było z pierwotnymi kościołami. Ja wam pokazuję, jak wyglądała sytuacja, znaczy nie ja, to Słowo Boże wam pokazuje, że były kościoły, ale jak były spory, to zostawały one rozstrzygane na najwyższym szczeblu, czyli apostołowie, prawda, i starsi, i ustalenia były nakazywane do zachowywania wszystkim kościołom, do przestrzegania, prawda? I wierni przyjmowali z radością i pocieszeniem, prawda? Bo jeśli jest jakiś spór, no to jeśli następuje definitywne, ostateczne rozstrzygnięcie, no to wiadomo, że jest pewnego rodzaju radość i pociecha z tego, że jakiś kamień z serca spadł. Więc panie Marcinie, proszę się tutaj nie buldoczyć, bo pan nie masz podstaw do buldoczenia, prawda? Ja to pokazuję tutaj, jak się sprawy mają. I wcześniej też mówiliśmy sobie o świętym Ireneuszu, który otwarcie mówi, że Kościół po Piotrze, że błogosławieni apostołowie i starsi przekazali episkopat Linusowi. Pan mówisz tutaj o sukcesji w rozumieniu rzymskim. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda sukcesja apostolska u pana w pańskiej sekcie. Sukcesja apostolska jest wyraźnie pokazana w pierwszym rozdziale, kiedy Maciej zostaje wybrany na apostoła i to pan będziesz wciskał, bo pamiętam te pańskie wpisy. Pismo Święte wybrało. Pismo Święte wybrało, to proszę powiedzieć, że Pismo Święte wybrało, a pan sobie przeczyta w pierwszym rozdziale, że apostołowie rzucili losy. A więc kto rzucił losy? Ludzie czy Pismo, czy Słowo Boże? No to to już trzeba być naprawdę właśnie homo luterusem protestanckim, żeby takie brednie pociskać, bo jest przecież wyraźnie napisane,
i dali im losy, a los padł na Macieja. Komu dali losy? Pismu Świętemu dali losy? No komu dali losy? To proszę, to właśnie 66-księgowej Biblii dali losy, tak? Bo Pan wciskałeś wcześniej kitę razem z innymi, że to Słowo Boże wybrało Macieja, tak? No to trzeba być naprawdę protestanckim homo luterusem, żeby tak myśleć. Apostołowie rzucili losy, los padł na Macieja, został dołączony do 11 apostołów, więc stał się apostołem na słowo świętego Piotra, który dał wytyczne, oni rzucili losy, prawda? Zwrócili się do Boga i Bóg przez apostołów, przez los wskazał na Macieja. I w analogiczny sposób dzisiaj wybiera się papieżów, prawda? I tak jak apostołowie tutaj wybrali Macieja za Judasza, o analogicznej sytuacji, podobnej sytuacji pisze święty Ireneusz, że błogosławieni apostołowie wybrali Linusa na zwierzchnika kościoła, któremu posłuszni powinni być wszyscy wierni, i episkopat. Prawda? No to jest właśnie to samo, co tutaj, właśnie zastępstwo. Proszę mi udowodnić, że Maciej tak został apostołem, że jednak nie został apostołem. A nawet jeśli już tak na siłę wciskając to, że Pismo Święte, Słowo Boże wybrało Macieja na apostoła, to i tak nie ukryjesz pan faktu i nie zanegujesz faktu, że Maciej, który nie był powołany przez Chrystusa, stał się apostołem. Tak? Za Judasza. A więc jest sukcesja apostolska. Oczywiście uczniowie, apostołowie wybrali, no ale pan będzie wciskał, że to Pismo Święte, Słowo Boże wybrało. Tak czy siak, Maciej stał się apostołem, czyli zastąpił Judasza. I więc masz pan tu sukcesję pokazaną po całej długości. Możesz pan zaprzeczać, robić szpagaty. No może pan, ale czy myślący człowiek, który ma choć trochę rozumu, dyskutowałby z takim argumentem, że Judasz odpada, Maciej zajął jego miejsce? Został wybrany. Ewidentnie pokazana sukcesja apostolska. No ale to homo sapiens to zrozumie, no homo luterus niekoniecznie, no ale miejmy nadzieję, że może z Bożą pomocą pojmie. Pozdrawiam.